HBO zdecydowało postawić na jakość, a nie na ilość, jeżeli chodzi o spotkania z zarażonymi w swoim nowym serialu. Serialu, którego sedno, nomen omen, zawiera się w samym tytule tej produkcji. A może nie sedno, a cel. Cel, który niewątpliwie na tym nie traci. A może właśnie zyskuje. Zyskują spotkania z zarażonymi, te nieliczne, które sprawiają, że to wszystko jest wyjątkowe i jak najbardziej realne. Czy twórcom wobec tego udało pochwycić się złoty środek, jeżeli chodzi o prezentację zarażonych, jeżeli chodzi o sceny akcji? No jest tutaj o czym rozmawiać. Zapraszam na materiał. Muszę przyznać, że coraz mocniej przekonuję się do formuły, którą wykorzystują niektóre serwisy streamingowe jak HBO czy Disney Plus z naciskiem na HBO, bo ta formuła, gdy serial wychodzi z tygodnia na tydzień, mamy jeden odcinek w tygodniu, sprawia, że ten serial żyje w naszej świadomości, myślimy o nim, analizujemy go, a nie oglądamy na raz, na dwa czy tam na kilka posiedzeń, ale to nie to samo. Nawet ten podział, jaki ostatnio prezentuje, wykorzystuje Netflix na dwie części, gdy dzieli serial, to nadal nie jest to samo. Powiedziałam też z naciskiem na HBO, nie tylko dlatego, że będę rozmawiać tutaj o produkcji HBO, ale również z tego powodu, że jeżeli chodzi o Mandalorianina, to te odcinki są na tyle krótkie, że trudno wkręcić mi się w ten klimat. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę analizować serial The Last of Us od HBO i to nie będzie standardowa recenzja, to będzie analiza pod kątem tego, czy ten serial ma wystarczająco dużo akcji, wystarczająco dużo prezentacji zarażonych. Bo widziałam zarzuty, że tej akcji jest tutaj zbyt mało. Zarzuty, nie zarzuty, trudno powiedzieć. Ja jestem zdania, że tej akcji jest tutaj wystarczająco, że właśnie twórcom udało się osiągnąć złoty środek i dzięki temu te spotkania z zarażonymi wybrzmiewają, są znacznie mocniej zaakcentowane i nadają ton tej historii i chciałabym to uargumentować. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, kiedy rozgrywają się wydarzenia, bowiem mamy do czynienia z okresem 20 lat po końcu świata. Mówię tutaj końcu świata, bo tak naprawdę nie da się uratować tego, co wydarzyło się 20 lat temu. Nie da się tutaj nic odbudować, a przynajmniej wiele na to wskazuje, bo nie mamy do czynienia z wirusem. Ludzie od zawsze walczyli z wirusami, a wirusy od zawsze atakowały ludzi. Natomiast tutaj jest grzyb. Grzyb, który na pozór zdaje się być nieszkodliwy, uśpiony. Ta uśpiona prezentacja sprawia, że on jest aż tak dużym zagrożeniem, no i nie ma na niego lekarstwa, przynajmniej tak się wydaje po tych kilku odcinkach, które zaprezentował pierwszy sezon The Last of Us. Ja w grę nie grałam, pewnie zagrałabym szybciej, gdyby był port na PC, to teraz już jest, więc być może się skuszę, żeby przejść przez tę przygodę samodzielnie, a nie tylko być poprowadzona na ekranie przez twórców serialu. I właśnie z tego powodu będę tutaj korzystać ze stwierdzenia koniec świata. I z tego stwierdzenia również korzystają między słowami bohaterowie. Bardzo ważna jest tutaj geneza Cordycepsa, która rozbrzmiewa właśnie dzięki temu, że tej akcji nie ma tutaj tak dużo, że możemy poznać, jak to wszystko w ogóle zaistniało. Ważne jest właśnie, że minęło 20 lat i że już tak naprawdę nie ma aż tak dużo zarażonych, takich, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie. Te hordy raczej są już w tym momencie uśpione. Oczywiście łatwo je wybudzić, jak najbardziej, ale to nie jest tak, że ludzie będą spotykać tych zarażonych na każdym kroku, jak kilka dni po wybuchu tej epidemii. Więc to tutaj jest bardzo dobrze zaakcentowane i podkreślone właśnie, kiedy rozgrywają się te wydarzenia i jaki to ma wpływ na bohaterów. Mamy zaprezentowaną tą przemożną pustkę. Pustkę świata, świata, który momentami sprawia wrażenie sielankowego, świata, w którym możesz nakarmić żyrafę, ale świata, w którym wszystko może rozsypać się w mgnieniu oka. Ale wracając do genezy Cordycepsa, mamy tutaj urywki z 1968 roku, gdy dr Neumann, z tego co pamiętam, mówi, że to niemożliwe, żeby grzyby były takim zagrożeniem, jakim są wirusy. I on właśnie mówi o tym, że wirusy od zawsze atakują ludzi, a my od zawsze walczymy z wirusami, więc mamy takie przeciąganie liny. Natomiast przy grzybach to tak nie działa i temperatura musiałaby się znacznie podnieść, żeby te grzyby miały odpowiednie środowisko i mogły
zagnieździć się w organizmie ludzkim. Mamy tutaj taki zwrot ku naszej rzeczywistości, gdy faktycznie dochodzi do znacznego ocieplenia klimatu, ta temperatura się podnosi. Nie twierdzę, że to jest możliwe, ale tutaj twórcy zwracają właśnie uwagę w naszym kierunku. Jest to odniesienie do rzeczywistości, do realnego świata, które właśnie dzięki temu, że mamy czas na tą genezę Cordycepsa, rozbrzmiewa. Później płynnie przechodzimy do Indonezji, gdzie jedynym tragicznym rozwiązaniem na stłumienie tej epidemii jest zbombardowanie miasteczka i zamordowanie setek, być może tysięcy ludzi. I to też nie pomaga, jest już po prostu zdecydowanie za późno. Nie ma żadnych szans na leczenie, nie ma żadnych szans na zapobieganie, nie ma żadnych szans na szczepionkę. To jest dobitnie zaprezentowane na ekranie właśnie dzięki takim scenom, które gdyby było więcej akcji, być może tych scen by tutaj nie było, bo coś trzeba by było jednak wyciąć z tego czasu antenowego. Dzięki temu również, kiedy przygotowywałam ten materiał, zwróciłam uwagę na to, jakie szczęście w nieszczęściu miał Joel i Sara na samym początku tej produkcji, co może umknąć, gdy oglądać ten serial odcinek po odcinku z tygodnia na tydzień. Właśnie później, po czasie, dociera do człowieka, co się wydarzyło, jak kordyceps się rozprzestrzeniał i jakie to jest realne. Rozprzestrzeniał się w mące. Mące, która stanowi podstawę pokarmu. I mamy tam przerażające sceny, gdy właśnie Joel i Sara uniknęli zarażenia trzy albo czterokrotnie nawet. Bo pierwsza scena dotyczy przygotowania naleśników na urodzinowe śniadanie Joela. Sara chce je przygotować, a nie ma mieszanki do naleśników. Pierwszy raz uniknęli zarażenia. Drugi raz, gdy wychodzą z domu na podjeździe, oferowane są im ciastka, również nie chcą ich przyjąć. I mamy tam właśnie tę przerażającą scenę, gdy starsza pani jest po prostu karmiona tym kordycepsem, karmiona jakąś owsianką, czymś w tym stylu po prostu. Kolejna rzecz to ciastka. Ciastka ponownie, które zostały zaoferowane Sarze i ona nie chce ich zjeść, ponieważ są tam rodzynki i właśnie ta niechęć do rodzynek uratowała ją przed kordycepsem. Szkoda, że tylko na moment zostało uratowane jej życie. W każdym razie zmierzam do tego, że mamy tutaj bardzo, bardzo dużo tych momentów. Trzy przynajmniej teraz i jeszcze jeden, gdy Joel zapomniał o tym, żeby przynieść tort na swoje urodziny. Kolejny raz uniknęli zarażenia. We wstępie napomknęłam również, że być może dzięki temu, że tych starć z zarażonymi jest tak mało, to gdy już się pojawiają, to mają bardzo duże znaczenie. No i faktycznie tak jest. Mamy dwie sceny, gdy pojawiają się hordy. Pierwsza na samym początku, w pierwszym odcinku i druga równie widowiskowo z udziałem Kathleen w tej roli Melanie Linsky. Bardzo dobra moim zdaniem, zresztą Melanie Linsky. W każdym razie zacznę od tej pierwszej, gdy Tess się poświęca. Znaczy tak nie do końca się poświęca, ale jednak ginie w męczarni. Ginie w ogniu i jeszcze mamy ten makabryczny, odrażający pocałunek z kordycepsem, gdy spotyka się ze swoim przeznaczeniem. Jest to bardzo dobrze zarysowane na ekranie, ale oczywiście również obrzydliwe. Ale zmierzam do tego, że Tess wykazuje się wielkim poświęceniem i tu mamy pierwszy sygnał, że jest jedną z niewielu postaci w tej produkcji, która patrzy trochę dalej niż poza czubek własnego nosa, która patrzy na szerszy obraz sytuacji. Później spotkamy wiele postaci, które będą patrzyły albo na wąską grupę, albo tylko na siebie. To jest jak najbardziej naturalne. Żyjemy w trudnych czasach. Trudne czasy są zaprezentowane w serialu, więc jest to jak najbardziej logiczne. Ale w związku z tym rodzą się antagoniści, rodzą się również potwory. I to też tutaj bardzo dobrze wybrzmiewa. Właśnie dzięki temu, że tych zarażonych jest mniej. Okazuje się, zresztą to jest typowe prawidło post-apo, że ludzie są najgorsi. Ale zanim do tego, to jeszcze Melanie Linsky, która jest antagonistką tej historii i ona również jest zaślepiona zemstą. Zemsta nie umarła wraz z kordycepsem. Patriarchat też nie umarł wraz z kordycepsem. To tak nie działa. O patriarchacie będzie w przypadku Davida. Zmierzam jednak do tego, że Kathleen Melanie Linsky, ona ma swoją własną wendetę i nie cofnie się przed niczym. Uważa się za rewolucjonistkę i uważa, że to co robi jest słuszne. Zresztą jak wszyscy ludzie, którzy są zaślepieni właśnie czymś takim jak zemsta, jak mord. I w momencie, gdy ona jest zaślepiona tymi wszystkimi strasznymi treściami, nie zauważa tego, co jest tutaj istotne, to, co jest uśpione. Tym uśpionym jest kordyceps, jest horda, horda, która wybiega praktycznie spod ziemi. Jest to bardzo widowiskowa scena, chociaż nie jestem przekonana co do prezentacji jednego właśnie z tych wyższych rzędu kordycepsów zarażonych.
Ale to też bynajmniej nie jest tak, że gdy tak Joel i Sara podróżują po tym świecie, pustym świecie i mamy piękne krajobrazy i mamy te momenty sielankowe, gdy wydaje się, że to zagrożenie jest tam gdzieś hen daleko, to nie mamy śladu zarażonych. Owszem, te ślady są, nie mamy takiego namacalnego zagrożenia bardzo często. Uważam, że gdyby było tak często, to raz, że nasi bohaterowie sprawialiby wrażenie nierealnych, nierzeczywistych, bo ani Joel, ani Sara nie są jakimiś robokopami, maszynami do zabijania, chociaż ostatni odcinek ujawnia tę ciemną stronę Joela, która była ukryta przez większą część sezonu, trochę bardziej przynajmniej ukryta. Ale chodzi mi tutaj o to, że oni gdy tak podróżują po tym świecie, to widzą ludzkie kości, widzą kordycepsa rozprzestrzeniającego się po ścianach budynków, widzą, że ten świat został opanowany przez grzyba i nie ma ratunku, po prostu nie ma ratunku. I w związku z tym, gdy dochodzi już do faktycznych starć z zarażonymi, to nie jest potrzebna cała horda, żeby twój świat się zawalił. I zmierzam tutaj do sceny pierwszego pocałunku między Ellie i Riley i oczywiście czuć to zagrożenie, gdy wchodzą do opuszczonego centrum handlowego i Riley co prawda mówi, że ona tam pomieszkuje i nie ma tutaj zarażonych, ale czuć, że może się tutaj wydarzyć coś złego. To są uśpieni, oni mogą być tak naprawdę wszędzie i wystarczy jeden fałszywy ruch, żeby cała horda się przebudziła, ale tutaj właśnie nie jest potrzebna cała horda. Wystarczy jeden. Jeden, który budzi się na śmiech dziewcząt. I to też jest jak najbardziej wymowne i to też rozbrzmiewa właśnie dlatego, że jest jeden. I tylko jeden, podkreślam, wystarcza, żeby wszystko się rozpadło. Więc gdyby wcześniej było więcej hord, więcej ataków zarażonych, to wydaje mi się, że ten jeden nie robiłby takiej różnicy. Nie byłoby aż takiego wydźwięku tej sceny. A tak jest naprawdę fenomenalnie wykonana. Wspomniałam, że oczywiście działa tutaj to prawidło post-apo, że ludzie są najgorsi, napomknęłam Melanie Linsky, ale znacznie gorszy jest David, fałszywy prorok, który pod przykrywką religii zbiera sobie trzodę, on w ogóle w to wszystko nie wierzy, a jednak zbiera tych ludzi i może realizować swoje chore żądze. Tak jak wcześniej wspominałam, Kordyceps nie zabił patriarchatu, David wprowadza swoje własne żądy, takie żądy, że może karmić córkę zwłokami jej zmarłego ojca. Dochodzi tutaj do takich absurdalnych scen, tragicznych, strasznych scen. No i też w związku z tym, że mamy epidemię, to nie znaczy, że zniknęły inne zagrożenia, takie jak gwałt, bo do próby gwałtu tutaj dochodzi i ona odciska ogromne, ogromne piętno na Ellie. David opisuje się jako w porządku mężczyzna, który robi wszystko, żeby zadbać o ludzi, którzy powierzyli mu swoje życie. No i właśnie tak dba o swoich ludzi, że robi z nich kanibali, że znęca się nad nimi, że właśnie pod przykrywką religii, pod przykrywką wiary, w którą oni faktycznie pokładają nadzieję, on nie, on realizuje te straszne żądze i właśnie bardzo krótka jest tutaj droga od demokracji do rządów tego typu. Bardzo spodobało mi się tutaj to stwierdzenie Endure to Survive, które świetnie, naprawdę świetnie opisuje Davida i zawiera się całe sedno tego, co on próbuje tutaj osiągnąć. I w związku z tym, czy to na przykładzie Kathleen, czy Davida wybrzmiewa to, że ludzie są najgorsi, że to ich należy się tutaj bać, że to oni mogą doprowadzić tak samo zresztą jak grzyb, jak kordyceps, jak zarażeni do końca twojego świata i to jeszcze bardziej ze zwierzęcony sposób, co jest paradoksalne w tej historii, a jednak bardzo mocno działa. Dzięki temu, że w The Last of Us akcja nikna jak szalona, dostajemy również wgląd w takie bardziej intymne życie bohaterów. I oczywiście należy tutaj wspomnieć o odcinku, który jest w całości, praktycznie w całości poświęcony relacji między Billem a Frankiem. I nie będę jej tutaj opisywać, bo to nie ma aż takiego znaczenia, jeżeli chodzi o moją tezę w tym materiale, ale chciałabym zwrócić uwagę, że mamy tutaj takie pozory zachowywania tego normalnego życia, utrzymywania tego normalnego życia, zaczynając od wykwintnego posiłku, pięknie podanego niczym w restauracji, imituje to wyjście do restauracji, zwłaszcza, że Frank jest wygłodniały i gdy widzi coś takiego, to aż szklą mu się oczy, że ktoś o niego w tym momencie dba. Potem kolejne elementy poprzez ubieranie się nieco ładniej niż po prostu po domu, jak to w pandemii było, w naszej rzeczywistej pandemii,
I kolejna kwestia to odnawianie miasteczka, za które bierze się Frank. No i wreszcie najbardziej wymowny moment, czyli smakowanie, kosztowanie truskawek. W ogóle coś jest z tymi truskawkami, że one w kinematografii przywołują to dawne życie, dawną rzeczywistość, dawne, piękne czasy. I to też dzięki temu właśnie, że ten odcinek mógł być w całości poświęcony im, no i temu, że ludzie są najgorsi po raz kolejny, no to właśnie to wybrzmiało. Ale mamy też inne małe elementy, jak na przykład to, że Ellie ma jeszcze bardziej utrudnione dorastanie, w związku z tym, że dorasta, dojrzewa w takich czasach. Jej pierwszy pocałunek jest gwałtownie przerwany przez atak zarażonego, ale mamy też dobre momenty, na przykład to, że twórcy decydują się zaprezentować, że kobiety mają menstruację w okresie epidemii. To też się zdarza, to nie jest tak, że ona się skończyła razem z Cordycepsem, dlatego Ellie dostaje kubeczek menstruacyjny. Fajny element, fajny też ukłon w kierunku gry, w ogóle nie mówię konkretnie tej, ale każdej tego typu gry, gdy musisz coś zbierać, żeby przetrwać, czy to bandaże, czy właśnie amunicję, no a nie będzie zbierać tamponów czy podpasek, więc dostaje kubeczek menstruacyjny, który może wymieniać. Bardzo dobrze tutaj to działa. Wspominając o antagonistach, nie wspomniałam o jednej postaci, która jest mniej więcej gdzieś pośrodku, o postaci Marie, która mówi, że nie preferuje komunizmu jako ustroju, ale jednak to miasteczko, które stworzyli, tą komunę, którą stworzyli, no to można w pewnym stopniu przyrównać. I oni są samowystarczani, oni nie wpuszczają nikogo do swojego świata i dbają tylko o siebie. Tak samo jak Billy Frank prezentowali podejście prepperskie, tak, tutaj mamy komunę, która ma sporo za uszami, bo raczej nie chce mi się w to wierzyć, że oni dotarli do tego miasteczka i to miasteczko było puste albo pełne zarażonych. Wydaje mi się, że doszło tam do krwawej masakry, o której oni nie chcą mówić i spuścili na to zasłonę milczenia i wszyscy w tym trwają. Tak samo jak w innych zasadach, między innymi tym, że nie można korzystać z radia, nie można komunikować się ze światem zewnętrznym, nie można pomagać światu zewnętrznemu, tylko Joel i Ellie są tutaj wyjątkami. Więc The Last of Us również ma czas na przejście przez te kasty i ustroje. Mamy właśnie ten niby komunizm, życie w komunie u Marie. Mamy również Fedrę, która jest po prostu terrorystami. Wspominałam o Davidzie, który skłania się ku chrześcijańskiemu nacjonalizmowi, ku faszyzmowi, ale także jest Kathleen, która jest po prostu anarchistką i też skłania się ku terroryzmowi. No i w tym wszystkim są świetliki, które powinny być światełkiem w tunelu, skoro ten cały serial jest tak bardzo w ciemności, w mroku. Podążaj za światłem, za świetlikami, którzy patrzą poza czubek własnego nosa, ale patrzą na tyle bardzo poza czubek własnego nosa, że nie cofną się przed niczym, nawet jeżeli oznacza to zamordowanie dziecka, bo trzeba tak powiedzieć. I to też nie jest powiedziane, że zamordowanie Ellie, żeby wyciągnąć te przekaźniki z jej mózgu, żeby stworzyć kurację na Cordycepsa, że to zadziała. To wcale nie jest tak powiedziane. I wobec tego mogli stracić jedyną osobę, która jest odporna, która mogłaby nieść to lekarstwo. Nie jestem pewna, czy od razu trzeba było działać tak radykalnie i nie jestem pewna wobec tego, jak oceniać tę frakcję, bo początkowo wydawało mi się, że faktycznie może być tym światełkiem w tunelu, a tak nie jest do końca. Każdy ma coś za uszami, bo czasy post-apo, bo czasy po końcu świata są niesamowicie trudne i chodzi tutaj o przetrwanie. Przetrwanie, na które są niesamowicie marne szanse. I z tą bardzo nieoptymistyczną myślą muszę Was zostawić. Serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, podzielić się swoją opinią na temat całego serialu i w ogóle tej tezy. Czy uważacie, że The Last of Us potrzebuje więcej zarażonych? Moim zdaniem potrzebuje więcej klikaczy. Sama prezentacja, sam nastrój kreowany wokół klikaczy to było coś fantastycznego, fenomenalnego. Może gdyby było ich więcej, nie wiadomo ilu, no to wtedy ten nastrój by się zgubił, ale w tym przypadku, gdy jest tylko jeden, no to aż się prosi o jeszcze jednego czy dwóch rzuconych w tym sezonie. Mam nadzieję, że w drugim sezonie będzie ich więcej i zobaczymy większą różnorodność wśród zarażonych, bo to też tutaj jest potrzebne. Niemniej jednak uważam, że ten serial zyskuje na tym, że tej akcji wcale nie ma tutaj tak dużo, inne elementy wybrzmiewają i dzięki temu mamy spójną całość, którą ogląda się niesamowicie dobrze. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.